Witam serdecznie, moi drodzy. Zapraszam do czytania tygodniowego Trygon Wody, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Czytanie będzie na okres od 9 do 15 stycznia 2023. Sprawdzimy ogólne energie dla Was, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Oczywiście przypominam, że tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko wskazówka, doradca. Wy macie wpływ na swoje życie i podejmowane przez siebie decyzje. Czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję także rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, najbliższe podczas pełni 7 stycznia. No i cóż, kochani, robię także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie, także jeśli macie ochotę, zapraszam na moim kanale dział Karty Społeczność. Tam są zdjęcia, opisy. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. No i dobrze, zacznijmy czytanie tygodniowe. 9-15 styczeń, zodiakalne rybki. 9-15 styczeń, ryby. Moje drogie ryby, do Was w tym tygodniu może przyjść jakiś żonaty mężczyzna, zajęty, bardzo mocno Wami zainteresowany. Tu jest połączenie bratnich dusz. To może być osoba, która, nie wiem, jest na etapie rozwodu, ale ta osoba chce z Wami coś stworzyć. Jeżeli nie tyczy się to żonatego mężczyzny, chociaż taki mam pierwszy przekaz, bo mam jeszcze arcykapłankę, więc no ktoś tu jest kochanką, ktoś tu ma żonę, ale ktoś chce zrezygnować z żony na rzecz tego, żeby być z Wami, tak? To jest przekaz numer jeden. No i spełni się jakieś Wasze marzenie, być może na te osoby długo czekaliście, być może to był ktoś, kto wcześniej po prostu był zajęty i teraz powie Wam, że na przykład jest na etapie rozwodu, tak, już ma jakieś dokumenty, papiery i chce z Wami stworzyć coś konkretnego. Druga opcja jest taka, że w ogóle do Was może przyjść, drogie rybki, osoba, która chce z Wami czegoś stabilnego, chce stabilizacji, chce związku, wspólnego zamieszkania, tak, stworzenia rodziny. Natomiast tutaj też, kochani, to są takie plany na przyszłość. Też słuchajcie swojej intuicji, tak? Uważajcie, żeby nie trafić na kogoś, kto jest faktycznie zajęty, a tylko mydli Wam oczy. Bo co Was może zasmucić? Diabeł. Ktoś może manipulować, ktoś może oszukiwać, albo chcieć, wiadomo, tylko właśnie do łóżka Was zaciągnąć i na tym temat skończony, tak? Dużo chemii, dużo właśnie takiej seksualności, ale też no, trzeba na to uważać. Natomiast, kochani, jeżeli na przykład na kogoś czekacie i ta osoba, wiecie, że jest wolna, tak, że chce z Wami konkretów, no to tutaj faktycznie będą rozmowy, będziecie sobie wszystko wyjaśniać, ktoś może przyjść Was przeprosić na przykład, bo wcześniej coś niefajnego się wydarzyło, tak, albo ta osoba milczała jakiś czas, miała problemy, czy tam finansowe, czy to właśnie jeśli chodzi o związki. Ktoś tutaj się borykał właśnie, nie wiem, z jakimś dłuższym rozwodem, rozwlekającym się w czasie. No i w tym tygodniu będą rozmowy, szczere rozmowy i takie pojednanie. Wy ruszacie do przodu, wy jesteście w takiej energii ognia, działania, macie dużo pasji, dużo determinacji w sobie i chcecie, kochani, osiągnąć jakiś cel wyznaczony przez siebie. No i tutaj mam wrażenie, że w pracy no, otwiera się nowa droga, nowa ścieżka kariery. To jest również możliwy awans, podwyżka. To jest też nowe przedsięwzięcie, rozpoczęcie czegoś zupełnie od zera. I mam wrażenie, że droga w ogóle, jeśli chodzi o karierę zawodową, się przed Wami otwiera. Jeżeli rozpoczynacie coś nowego, to będziecie, kochane rybki, bardzo w tym tygodniu zadowolone, bo to jest coś, na co długo czekaliście i w tym tygodniu po prostu doczekaliście się spełnienia. Zdrowotnie ósemka kielichów to są choroby nadnercza, to jest też depresja, czasami zanikanie sił życiowych, więc jeżeli macie takie etapy, że nic Wam się nie chce, że przez tą pogodę, która jest za oknem, jakaś delikatna depresyjka, no to, kochani, muzyczka relaksacyjna dla tych, którzy mogą, wyjazd na wczasy, tam gdzie słoneczko, tak żeby sobie po prostu urozmaicić życie, żeby humor sobie poprawić, wyjść do ludzi, spędzać czas z osobami, które są naprawdę pozytywnie nastawione do życia.
Także moje drogie rybki, bardzo fajny tydzień. Kariera stoi otworem. Pojednanie, połączenie dla samotnych może przyjść ktoś, tylko uważajcie, żeby ta osoba nie była zajęta, tak? No i tyle. Udanego tygodnia, kochane rybki. Oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, i na rytuały podczas najbliższej pełni. Zobaczmy raki. Raki, raki. Wyskoczyła Wam karta kochanków wyboru. Będziecie kombinować coś w tym tygodniu. Ale wystawiacie, kochani, sprawę na ostrzu noża. Wy mocno tutaj stawiacie sprawę na ostrzu noża, bo macie wybór pomiędzy rodziną, a pomiędzy, kochani, kochanką, bądź właśnie osobą, która gdzieś tam weszła do Waszego życia. Natomiast były trudności z wzięciem rozwodu, były problemy finansowe, z którymi do tej pory się tutaj użeracie, borykacie, nie potraficie sobie z tym poradzić, kombinujecie jak koń pod górę, żeby to wszystko ustabilizować, bo widzę, że macie naprawdę trudny okres w pracy, trudny okres finansowy, wszystko wam się zwaliło na głowę. I po prostu to też odbija się na waszym zdrowiu, bo tu mi się pokazało przewlekłe zmęczenie i niechęć do życia. Więc, drogie raki, u was te problemy finansowe przekładają się na problemy właśnie w domu, w rodzinie, problemy zdrowotne, a chodzi o to, że pod koniec tygodnia wychodzicie zadowoleni, ale jeśli podejmiecie dobry wybór, to będzie wybór pomiędzy dwiema ofertami pracy, pomiędzy tym, czy zostać w tej pracy, która was dręczy, uwiera, czy po prostu wybrać nową, albo pomiędzy osobą do stałego związku, tak? Jeżeli kogoś kochacie, nie czekajcie dłużej, życie ucieka przez palce. Warto podjąć decyzję, warto się tutaj, no, faktycznie zastanowić nad tym, czego tak naprawdę chcecie, co wam daje szczęście, bądź kto, i ruszyć w dobrą stronę, bo to jest czas działania. Wy przejmujecie pałeczkę, kochani. A z buław też mówi o zapłodnieniu, o zajściu w ciąży. Niektóre raki mogą doczekać się potomstwa. Także, drogie raczki, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni. Akurat w Waszym znaku mamy pełnię w raku, więc oczyszczamy się porządnie. No i cóż, kochani, udanego tygodnia. I na koniec skorpiony. Skorpiony. No, do was idzie jakiś rycerz kielichów i król buław. Być może będzie wybór pomiędzy dwoma mężczyznami, dwie oferty tutaj uczuciowe. Jedna osoba bardzo romantyczna, druga taka bardzo przebojowa, ognista, temperamentna. Ktoś idzie z ofertą stabilizacji, założenia rodziny, wejścia w związek, zamieszkania razem, ale wy się będziecie zastanawiać, tak? Bo wy chcecie ruszyć do przodu, wy macie wiele opcji, moim zdaniem. Tak naprawdę trochę tutaj też próbujecie walczyć albo z kimś, albo sami ze sobą. Boicie się podjęcia decyzji. Co was może zasmucić? Pustelnik. No i właśnie. Mam wrażenie, że pomimo tego, że z zewnątrz idzie do was dużo fajnych rzeczy, to wy się izolujecie, wycofujecie, chcecie to wszystko przemyśleć. Być może nie potraficie już komuś ponownie zaufać. Ktoś nadużył waszego zaufania. Ktoś tu nieładnie z wami wcześniej postąpił, być może trafiliście na osobę, która była w związku małżeńskim, no, jak to się zdarza, zapomniał powiedzieć, że ma żonę, tak? Czy zapomniała powiedzieć, że ma męża. No i tak naprawdę, no, zastanawiacie się, czy warto w to inwestować, czy ta osoba ponownie was nie oszuka, czy przychodzi tylko po to, żeby, wiadomo, tak, sprawy łóżkowe i do widzenia. Mogą być takie sytuacje, więc wy się będziecie mocno zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Zdrowotnie, kochani, krtań, struny głosowe. Ta karta też mówi o toksycznym wpływie innych ludzi na wasze zdrowie. Jeśli macie wampiry energetyczne w otoczeniu, kochani, out. Po prostu zamykacie to jak najdalej od takich ludzi, bo oni powodują depresyjność, zabierają wam waszą energię, wysysają z was to, co najlepsze. Także na takich ludzi uważajcie. No i tu, kochani, w pracy. Praca zdalna, praca wyjazdowa, dużo się będzie działo, jakieś nowe wiadomości, rozmowy przez telefon. Ktoś was może zaprosić na rozmowę o pracę w tym tygodniu, więc się będzie działo. Możecie gdzieś wyjeżdżać właśnie w celach zarobienia większych pieniędzy.
ale idą do Was dobre wiadomości. Być może jakieś kursy, szkolenia w tym tygodniu, może się o nich dowiecie, albo po prostu na takie szkolenia wyjedziecie w tym tygodniu. Więc no troszkę się będzie działo, ale myślę, że to jest warte świeczki, bo widzę w przyszłości fajną, solidną posadkę, która Wam przyniesie pieniądze i zadowolenie. Także ładnie sprawy zawodowe się tutaj rysują. Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas najbliższej pełni. No i oczywiście do zakupu bransoletek ze znakami zodiaku. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.